umiłowani w Chrystusie Panu. Siostry i bracia, wysłuchaliśmy przed chwilą długiego i szczegółowego opisu prorockiej konfrontacji z pierwszej księgi królewskiej. Oto prorok Eliasz, sam jedyny, jaki pozostał, stanął wobec prawie półtysięcznej rzeszy proroków, kapłanów Baala, po to, aby dowieść prawdy, nie słowem, ale czynem wspartym Bożą łaską i wydającym owoce. Ludzie, którzy przyszli to oglądać, ludzie chwiejni w wierze, ludzie łatwi do tego, żeby nimi manipulować i żądni sensacji, jak zawsze ludzie w większej grupie pociągali to, co tam się dzieje, zobaczy. Powiedzieli, dobry pomysł. Na pewno roki tną. Maryjna stolica jest dobrym pomysłem. I Matka Boża od samego początku dokonuje tutaj bardzo podobnych spektakli. Od samego początku przekonuje tych, którzy tutaj przychodzą, przyjeżdżają z różnych powodów. Głębszych lub płytszych. Przekonuje, że jest to prawdziwy Kościół jej Syna. Że jest to Kościół, w którym jest prawdziwe kapłaństwo Jego Syna, jej Syna i prawdziwa ofiara. Że tutaj jest pełna Ewangelia. Tak jak wtedy, kiedy ją głosił. Ofiara taka jak z wieczernika i na krzyżu. I zmartwychwstały żywy Pan, który się udziela. Pan, który odpuszcza grzech, który chrzci, który napełnia duchem i zapala ogniem. Pan, który łączy na zawsze małżonków. Pan, który namaszcza tych, którzy będą siedzieć w wieczerniku na Jego miejscu. Pan, który uzdrawia chorych i pomaga im przechodzić na drugą stronę życia. I wielu wracało i wraca. Po wizytach w Rokitnie, po tym, co widzieli i słyszeli i co przeżyli. Bo ciągle są potężne pokusy, jeśli chodzi o wiarę. Jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, są, byli i będą tacy, którzy będą znosili przykazania, którzy będą mówili, to już nie obowiązuje, tym nie musimy się przejmować. Są większe przykazania i mniejsze, i to jest bardzo małe, więc na tym się nie skupiajmy. To jest drobna sprawa. Zajmijmy się tylko tym, co najważniejsze, bo na wszystko nie starczy nam sił albo czasu, gorliwości albo wiary. Jezus przestrzega nas, byśmy tymi drogami nie chodzili, byśmy nie szli na łatwiznę. Przestrzega słowa, które potrafi zrozumieć jedynie kochające serce. Nie idź tą drogą, bo to ona cię pomniejszy, ale nie, żebyś był przez to bardziej pokorny. Odsunie cię ode mnie. Będziesz dalej, nawet jeśli dojdziesz do Królestwa Niebieskiego. A kto z tych kochających Jezusa chciałby być daleko? To jest pytanie o miłość. Nie o pytanie, nie pytanie o to, czy się opłaca. To jest pytanie o większą miłość, o głębszą miłość. Każdy, kto go kocha, będzie chciał go kochać coraz więcej. Każdy, kto mu coś ofiarowuje, będzie chciał mu ofiarowywać coraz więcej. Każdy, kto za nim tęskni, będzie chciał być coraz bliżej. Na tym polega przykazanie Pana. Abyśmy miłowali Boga z całego serca, ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. Abyśmy naśladowali Jezusa, miłując braci, tak jak On umiłował. Abyśmy
i żebyśmy oddawali życie za braci. Do takiej miłości zachęca nas Jezus. A wiemy dobrze, że ta miłość jest naznaczona Jego krzyżem. I pod tym krzyżem, jak czytamy w Ewangelii pierwszego świadka, wiernego świadka, chociaż słabego, stała Matka Jego. A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego. I czytamy dalej. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę, co nam mówią te słowa? Kogo zobaczył? Nie chodzi o imię i nazwisko. Nie chodzi o postać, którą znał od pierwszych chwil życia, kiedy tylko otworzył oczy tutaj na ziemi. Stała Matka, więc ktoś, kto go wydał na ten świat, ktoś, kto go przytulał, ktoś, kto go karmił własną krwią i własnym ciałem, tak jak on nas dzisiaj karmi. Matkę zobaczy, kogoś, dla kogo był najważniejszy na ziemi. Kogoś, kto poświęcił dla Niego całe życie, dla Niego i dla Ewangelii. Zobaczy kogoś, kto go kocha nad życiem. Z przebitym sercem. Matkę, która stała wbita w ziemię krzyż i się nie ruszyła stamtąd, dopóki nie oddał ostatniego. Słuchająca. Co słyszała Maryja, kiedy stała pod krzyżem, łącząc się z ofiarą Jezusa, kochając nad życiem? Słyszała utyskiwania łotrów. Jeśli jesteś Synem Bożym, wybaw siebie i nas. Słyszała rozmowy żołnierzy. Widziała, jak darli szatę, jak im się podobała nawet skrwawiona ta szata, którą zrobiła dla niego ona. Cała utkana, od początku do końca cenna, nieposzywana, taka się nie rozedrze, a jeśli nawet, to już potem do niczego. Nawet taka była dla nich cenna i dlatego rzucili o nią los. Do kogo ma należeć? Słyszała także tych, którzy przechodzili albo postanowili przyjść i zobaczyć. Zejść z krzyża, a uwierzyć. Innych wybawią. Niech i siebie wybawią. Matka cierpliwie słuchająca. Co wynikło z tego słuchania? Jeden łotr powiedział, że słusznie ponoć karę za swoje grzechy i zawołał, żeby wspomniał na niego, gdy wejdzie do swego królestwa. Nie musiał wiele się domyśleć. Nad głową Jezusa widział napis: Jezus Nazareńczyk, Król Żydowski. Chciał być Jego poddany. Chciał być w Jego królestwie. Poddać się takiej miłości Króla, na którego patrzyła Matka. I setnik, ten, któremu się tak spieszyło. Nie mogli się doczekać. I ze względu na to, że ciężko iść za skazaniem, ale i ze względu na to, że ciężko przybijać do krzyża i podnosić bestię. I ciężko wytrwać, kiedy ziemia się trzęsie i jest ciemno.
niecierpliwi, połamali golenia, żeby się szybciej udusili ci, którzy jeszcze ledwo dyszeli. Zawołał: prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. Coś się z tego cierpliwego słuchania urodziło. I tych dwóch, jakże różnych, a potem on ciągle tłumaczy.
codziennie ofiarę ze swoich ambicji, ze swojego charakteru, ze swoich przyzwyczajeń, ze swojego oddania od ojczyzny, ze swoich zdolności, których nie mógł wykorzystać, które musiał pokornie chować. Kiedy było mu ciężko, wtedy Pan Bóg, dobry Ojciec, dawał mu takie właśnie pocieszenie. Podczas modlitwy pojawiał się mały Jezus na jego rękach, który wyciągał do Boga Ojca. Jezus, który jak do Maryi, do Antoniego się przytulał i go całował. I wtedy było mu łatwiej i lżej. Antoni od samego początku chciał czegoś więcej. Poszedł do zakonu, jak miał 15 lat. Wtedy, kiedy jego koledzy, przyjaciele, najbliżsi krewni chłopcy w tym samym wieku uczyli się dobrze władać mieczem i niejednego znali. Odszedł. Uczył się dobrze, był zdolny. Chciał Panu służyć, dobrze mówić, dużo czytać, przekonywać. Płonął miłością. Przygotowywał się. Modlił się. Chciał dobrze sprawować liturgię. Najpierw psalmów, zanim został wyświęcony. Aż pewnego razu zobaczył ubogich franciszkanów, którzy wybierali się do Maroka, aby głosić muzułmanom Ewangelię. Biednych, bosych, w byle jakich habitach, z dziurawą torbą i kijem pielgrzyma, uśmiechniętych w sandałach, uśmiechniętych od ucha do ucha. I wszyscy, którzy stukali się w czoło, mówili im: zabiją was. Anton miał coraz większe oczy. Z miłości podziwu, a potem wziął udział w ich pogrzebie, bo rzeczywiście ich zabili. I wtedy zostawił swój wygodny klasztor i mądry książki. Zostawił swoje plany i poszedł do uczniów Franciszka. Było mu ciężko. Było mu ciężko, bo Pan Bóg dał mu zdolność. Możemy się tylko domyślać, co to było za ofiara. Kiedy na przykład ktoś, kto ma doskonały słuch muzyczny, musi pokornie słuchać tych, którzy fałszują, jak znów. Kiedy ktoś, kto ma doskonałą pamięć i potrafi świetnie tłumaczyć, słucha tych, którzy nieudolnie coś tam mówią w obcym języku i mienią się profesorami. Jak musiał się czuć Antoni, który te wszystkie zdolności Boże dary musiał dobrze schować. A wtedy, kiedy mógł coś powiedzieć, ludzie bardzo często odwracali się plecami. Znamy kazanie do ryb, kiedy poszedł i powiedział to, co myślał i to, co chciał, jak kocha Jezusa, bo ludzie nie chcieli go już słuchać. A ryby go słuchały. Kiedy odszedł do Pana, pojawiły się znaki cuda, jak te z Ewangelii, jak te z proroctwem próby. Kiedy badano jego życie, czy był święty, wystarczył niecały rok. Ledwo spisano życiorys. Pojawiły się cuda. Wypisałem sobie na kartce, żebym niczego nie pomylił. W przeciągu niespełna roku siedmiu niewidomych odzyskało wzrok. Pięciu paralityków wstało z noszy. Trzech głuchych, dwóch niemych i dwóch zmarłych wstało z grobu. Tego już nie mogli wytrzymać. Podpisali: święty. Dzisiaj we Włoszech, kiedy ktoś mówi: idę do świętego, jadę do świętego, modlę się do świętego, nikt nie pyta jakiego. Jeśli mówisz święty i nie dodasz imienia, to na pewno Antoni. Antoni uczący prostej ofiary. Tak jak Maryja ciągle nas uczy: daj tyle, ile możesz. Uzdrowił matce dziecko.
zważ go. Sprawdź, ile waży i daj tyle chleba biednemu. Chleb święty Antoniego, chleb Maryi, Chrystus Eucharystyczny. Ciągle go jemy, żeby nas nauczył, że ludzie są głodni. Maria wiedziała, że są głodni i ciągle wie. Są głodni Jezusa, tego eucharystycznego, ale są głodni także zwyczajnej prostoty miłości. Kilku groszy, kilku minut cierpliwości, jakiejś rozmowy przez telefon, jakiegoś SMS-a, jakiegoś spotkania, herbaty czy kawy, szklanki wody, uśmiechu, wysłuchiwania ciągle tego samego, na co to ona jest chora, co to go spotkało. Trochę cierpliwości, trochę czułości. Żebyśmy umieli stanąć tak jak ona pod krzyżem Jezusa, który ciągle będzie nam przypominał, tak jak Antoniemu, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Mnieście uczynili. A żeby zobaczyć i uczynić, trzeba im przede wszystkim cierpliwie słuchać, jak Maryja, nawet jak jęczą, narzekają i mówią, że życie się